Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy sobie szafkę RTV, tak przechodząc szybko do tematu odcinka, natomiast zacznę od początku. Jakiś czas temu robiłem czarną szafkę RTV, jeśli ktoś jej nie widział, tu sobie ją znajdzie, będzie wklejony odnośnik do tego filmu i będzie można sobie ten film zobaczyć. Natomiast czarna szafka RTV stała z żywą krawędzią. Oczywiście cały korpus również był dębowy, coś takiego robiłem. I dziś robimy, może nie bliźniaczą, ale w podobnym klimacie, w podobnym stylu, mniejszą szafkę RTV, taką szafkę pomocniczą na kino domowe. Ona również będzie czarna. Różnica będzie taka, że tam będzie tylko i wyłącznie jedna półka po środku. I zrobimy to w takim fajnym, nowoczesnym stylu. Coś takiego wykombinowałem ciekawego, że zrobimy ten korpus nie zamknięty, a otwarty z jednym bokiem, czyli kształt takiej litery C, natomiast to będzie litera C odwrócona w drugą stronę. Także coś takiego zrobimy. Nogi będą dębowe, będą zbliżone do tamtego projektu, natomiast nie będą nigdzie wystawały, tylko będą bezpośrednio pod szafką zrobione. Trudność tego projektu i wyzwania jest spora. Chwilę nad tym myślałem, jakby to ugryźć, żeby to wyglądało naprawdę dobrze i żeby było dobrze zrobione. Mam kilka pomysłów w głowie i rozwiązań i myślę, że w trakcie pracy będę je wdrażał w życie. Natomiast ważne jest to, że ta szafka, mimo iż będzie otwartym C, będzie musiała mieć plecy. No i żeby to ładnie wyglądało, te plecy nie będą zamontowane bezpośrednio z tyłu, będą musiały tak naprawdę być wsunięte i też chwilę zastanawiałem się, jakby to zrobić, żeby to przede wszystkim wyglądało estetycznie, bo zawsze na tym się skupiam, nad estetyką danego projektu, nad estetyką danego mebla. Ale żeby już nie przeciągać tego wstępu, za mną jest materiał, obrócę kamerę, pokażę wam, co tam leży. Leży dębina 40 mm, ponieważ korpus będzie miał 30, także myślę, że bez problemu starczy. Może obrócę kamerę i pogadamy. Dobrze, moi drodzy, tu mamy tą tarcicę. Ta pierwsza deska dębowa to jest chyba 30. Z tego będziemy robić tą półkę. Półka będzie miała 20 mm, także będzie cieńsza. Ta deska jest w klasie pierwszej, także fajnie, bo ta półka będzie bardzo czyściutka, nie będzie tam żadnych sęków, więc to też na pewno podkreśli. Chociaż jeśli tam i tak będzie stało kino domowe, to pewnie nie byłoby tego widać, ale zrobimy to w klasie pierwszej. Natomiast ten pozostały materiał, tu mamy tarczycę dębową, jedna deska chyba jest w jakiejś klasie pierwszej, druga jest w drugiej. Natomiast jaki będzie wymiar tej szafki? Szafka będzie miała metr, taki będzie ten korpus, 40-45 cm wysoka plus te nogi. Nogi będą takie troszeczkę wyższe, więc taki będzie, taki jest pomysł, taki jest zarys tej szafki. I musimy sobie to oczywiście porozcinać. Ja sobie za chwilę poprzeglądam te deski, porozcinam, muszę zmienić sobie tarczę w pile formatowej, taką właśnie do rozcinania tarcicy i myślę, że zaczynamy zabawę. Zapraszam na film. Thank you.
Okej, myślę, że teraz chyba dobry moment, żeby zrobić takie małe podsumowanie tego, co zrobiliśmy i tego, co jeszcze przed nami. Jak widzicie, ten cały korpus, to odwrócone C już się bejcuje. Nakładam pierwszą warstwę bejce. Za chwilę pójdę zobaczyć, jak to schnie. Mam również zrobione, tak jak widzieliście, tą konstrukcję. Może wam ją pokażę z bliska. Tą właśnie konstrukcję. Na tym będzie zamontowana półka. A skoro o półce mowa, półkę już mam sklejoną. Poczekajcie, odłożę. Półkę już mam sklejoną i trzeba ją teraz jeszcze przestrugać, bo położyłem ją i leży, więc czas się ją zająć, czyli tak. Co musimy teraz zrobić? Przestrugać ją z każdej ze strony, tak żeby uzyskać wymiar 20 mm, bo takiej grubości ma być półka. Następnie ją sformatujemy, bo już wiem, jakiej szerokości ta półka ma być. Będzie oczywiście dostosowana do tego korpusu. Korpus mam zrobiony, wiem, jak daleko będą plecy, więc te informacje już mam. Więc po przestruganiu sformatujemy sobie tą klejonkę. Myślę, że możemy spokojnie również ją wyszlifować. Myślę, że możemy zaoblić krawędzie. Także myślę, że te najważniejsze rzeczy możemy tutaj zrobić, żeby ta półka już była przygotowana do montażu. Zajmiemy się również tym całym stelażem, na którym będzie ta półka zamontowana. Tą półkę po prostu przykręcę na wkręty. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej odpowiednie. Muszę jeszcze w tym stelażu przygotować otwory, wywiercić je, zrobić fazy, żeby ten nasz wkręt się fajnie schował. No i dalej bejcujemy ten nasz korpus. To myślę, że takich kilka informacji ważnych wam przekazałem. Także żeby już też nie przedłużać, zakładam okulary, zakładam słuchawki i strugamy tą naszą półkę. Korpus naszej szafki już zrobiłem, jest już to bejcowane, jest to lakierowane. Myślę, że jedną warstwę lakierowania również wam nagram, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. I tak naprawdę wszystkie elementy są gotowe, oprócz jednych takich, myślę, dość istotnych, jak nogi. Nogi będą również bliźniaczo podobne do tych, które są w tej czarnej szafce, o której wam już wspominałem. Muszę sobie tą dębinę rozciąć. Tak naprawdę do zrobienia są dwie poprzeczki i te dwie nogi. Myślę, że to nie powinno długo zająć. Rozetnę sobie to, przestrugam, wymierzę te nogi, skleję je, poczekamy, aż to wyschnie. Także mam nadzieję, że dzisiaj również nogi będą sklejone. Pewnie czasowo nie uda mi się ich polakierować, chociaż zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Także odpalam odciąg, zakładam okulary, słuchawki. I lecimy.
No i koniec tej realizacji. Jak widzicie, za mną szafka RTV, czarna, bejcowana, lakierowana w macie, półka, te boki oraz nogi, wiadomo, dębowe, tył. Jest to fornir dębowy, także żeby to wszystko wyglądało ładnie i spójnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście zachowałem ten klimat tych podcięć, który również był w tamtej czarnej szafce RTV. To będzie fajne uzupełnienie. Ten bok otwarty robi to naprawdę dobrą robotę. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że również Wasze. Jeżeli się ze mną zgadzacie, podzielcie się tym w komentarzu. Myślę, że więcej tu przedłużać nie będę. Jeśli chodzi o nogi, to jeszcze się zastanawiam, albo podkleję filce, bądź zrobię wykręcane stópki. To będzie zapobiegać w przypadku, gdy podłoga będzie krzywa. Zawsze można sobie podregulować, więc to jeszcze pewnie będę musiał zrobić. I myślę, że mogę Wam to pokazać z bliska. Efekt moim zdaniem został osiągnięty. Nogi takie, wysokie. Myślę, że to też dodaje uroku. I co? Więcej chyba nie ma co przedłużać. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, jeżeli jeszcze tam nie dotarliście. Jeśli ktoś jest nowy, to również zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Sęki Wióry Dziury. Myślę, że warto zostać tu na dłużej, bo tego typu filmów, projektów naprawdę jest już sporo i myślę, że sporo ciekawych będzie i każdy będzie mógł z tego czerpać chociażby jakąś wiedzę bądź inspirację dla swoich projektów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę wszystkim oczywiście miłej, spokojnej niedzieli. Widzimy się już w kolejnym filmie, pewnie za tydzień. Także wszystkiego dobrego. Sęki Wióry Dziury. Do zobaczenia. Cześć!